Do tej pory do dyspozycji specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Jeleniej Górze były tylko dwa auta. Ten nowy bus był niezbędny. Jak jest potrzebny? No przede wszystkim jest dostosowany do przewozu dwóch wózków inwalidzkich. Łatwo demontowalne siedzenia, szyny najazdowe. To jest odpowiedź na zapotrzebowanie nie tylko naszej szkoły, ale również innych dzieci i młodzieży z terenu miasta Jeleniej Góry, które są niepełnosprawne i muszą dojechać do szkoły. A więc szkoła podstawowa nr 8, gimnazjum, liceum w Cieplicach i na bieżąco te dzieci, które jakby okresowo muszą dojechać w związku ze swoją niepełnosprawnością. Pomaga nam to poruszać się bardzo sprawnie na różne wyjazdy takie dydaktyczne. Dzisiaj na przykład na lekcję biblioteczną i część osób na przykład też często korzystamy dla, możemy wtedy wziąć na przykład ucznia z wózkiem również. Proszę panią, takim busem nowym to jest bardzo miła sprawa jeździć. Wygodnie, luksusowo. Gdzie jechaliście już nim? Do biblioteki. Takie auta przede wszystkim dowożą nam dzieci do przedszkola i to wzbogaca frekwencje i są nam bardzo, bardzo przydatne. Bus kosztował ponad 130 tysięcy złotych i dofinansowany został przez PFRON oraz miasto Jelenia Góra. Uczniowie tej szkoły są w trzech punktach miasta, no w związku z tym trzeba ich przewozić z miejsca w miejsce. Poza tym dość często uczestniczą i fajnie uczestniczą w różnych aktywnościach. Dzisiaj jadą chyba na lekcję biblioteczną, w związku z tym no to przewożenie jest po prostu konieczne. No i auto, słowo się rzekło, kobyłka u płota. Bardzo dziękujemy. Ofiarodawcy, dziękujemy.